tu jest jakiś boss już, czy ja przechodzę dalej do kolejnego zona? Ja nie pamiętam. Windą do nieba. A czekaj, to są przejścia na bokach jeszcze. Czy nie? Nie, tu nie, ale tam na górze chyba tak. W lewo, no pójdziemy w lewo, no. A co? Pyk. Jeden boss w tym miejscu. No, dobrze, że są te respy tak blisko. Okej, okay, włączone. No nie, czemu jeszcze? Kiedy będę mógł? A, bo musi włączyć jeszcze raz. Czyli za każdym razem jedna ręka musi być tu, a druga ręka musi być tam. Kurwa, jak to? Ała. Jak to wyliczyć, żeby jedna ręka została zawsze w miejscu, gdzie chcę, żeby została? Okej, no ręce... Okej, no pierwsza zawsze będzie po lewej. Nie wiem, czy poprzedniej śmierci nie dodałem, więc... Daleko jeszcze, nie wiem. No nie! Zmieniła zdanie, kurwa, w ostatnim momencie, szmata. Uff. No nie! Czemu żeś zmieniła zdanie? Kurwo. Nie mogę robić rola zaraz po tym, jak druga ręka wyląduje na platformie, bo wtedy jest idealny roll catch. Kurwa. No nie! Czemu ona ona w powietrzu i już jak spada, to ona nagle robi takie... Wydaje się prosty. Teoretycznie jest prosty, wystarczy go raz trafić, he? No nie trafiła. Nie trafiła? Serio? Znowu? Tutaj wiele bossów się wydaje prostych. Dlatego zapraszam, gierka teraz pewnie kosztuje jakieś 10 zł. Możecie sami spróbować, kurwa. No i zrobiłem tego rola znowu, nie? Co to, jakaś uproszczona metyr? Jakby taką gierkę zrobili w dzisiejszych czasach, to by była 30 razy trudniejsza, nie? To jest 2015 rok. Ale trzeba no-hita zrobić, widzisz? To może dla ciebie gra, Uzyf. Do speedrunowania. I są tylko bossy. Nie ma żadnego trashu po drodze. Czemu ty zmieniasz zdanie, kurwa, w połowie? Znowu zrobiłem tego rola. Za każdym razem! Za każdym razem! Robię to samo, jak już wyjdzie, no. Aha. Czyli tak. Jak już pierdolnie oba, nie mogę zrobić rola, muszę podejść, dopiero jak zaczną bić mnie ręce. Ręce biją 3 razy, po czym leci laser i po strzale lasera jest mój opening dopiero. To jest to. Z tego co rozumiem. Trzy ataki pięściami i laser i dopiero ja mogę. Chociaż ja mogę podczas lasera jeszcze tak naprawdę, nie? Pięści wydrożować trzeba przede wszystkim. No w trakcie albo nawet tak. Albo nawet przed. Prawie 7 razy drożej niż obiecałem, a patrzyłeś na Instant Gaming? Daj mi moją strzałę! Kurwa. Uf.
Czemu uciekłaś? Kliknęłaś już, kurwo ty. Masz na Steamie, czyli kiedyś dawałeś za darmo? Być może, albo w jakimś bundlu. No ta gra ma już 9 lat, nie? To nie jest coś, co by się w bundlach nie pojawiło, albo na wyprzedażach. W ogóle soundtrack. Boss. Na każdym bossie mnie soundtrack rozpierdala w tej grze. Jest mega mały opening, no. Kurwa. Nagle 10 zł, niesamowite. Proszę, proszę. To timing na tego rola przed uderzeniem pięści jest bardzo ciasny. Bo jeśli zrobisz za szybko rola, no to kulka w ciągu kurwa lotu stwierdzi, że leci za tobą. A za późno to oczywiście zgon. PS Plusie kiedyś był za darmo, o widzisz. Ale to trzeba było mieć PS Plusa wtedy, nie? Może ktoś ma, nawet nie wie w sumie. Często te gry się odbiera, a później nawet nie pamiętasz, kurwa, że je odebrałeś. No nie! Kurwo ty! Ała. No jebany laser. Plus podatek, tak. Chyba, że nie jesteś... Możesz być w Polinezji francuskiej. Czemu żeś zszedł? Czemu w tą stronę rolnąłeś? Ja mu inny input dałem. Chyba. Nie! Kurwa, rączko, no! Musisz najlepiej od razu, jak otworzy klatę, strzelić. Co ty? Co ty, kurwa, nie powiesz? Dobrze, że powiedziałeś, bo nie zauważyłem. Rączko, kurwa. Problem jest z tym, że tu trzeba naciągnąć łuk, żeby strzelić. To nie jest tak, że on strzela instantowo, nie? Ja nie mogę instantowo strzelić. Czemu znowu, kurwa, to psuje? To się złościsz? Bo mówisz mi oczywiste rzeczy, kurwa, mać. Ja pierdolę, Paweł. Słońce jest ciepłe i świeci. Odkrycie roku. Powiedz mi bardziej oczywiste rzeczy. Woda jest mokra. Jak się oblejesz wodą, będziesz mokry. Jesteś życiodajna. Przepraszam, ja po prostu nie lubię, jak ktoś mi oczywistości tłumaczy. Do których sam kurwa doszedłem i mówiłem o nich parę minut temu. Nie trafiłem. Słońce jest, istnieje, no jest. Niektórzy mówią, że to jest sztuczne, nie? Bo wiesz. Jak to się nazywają ci? Płaskoziemcy? Że to jest wielka lampa, która po prostu jest nad nami. O kurwa. Chujowo. Jak nie umrzesz, to przeżyjesz. Tak jak tipy, quick tipy w WoWie, nie? Są te loading screeny, i loading screenach są zawsze tipy i... Żeby wygrać walkę, musisz zmniejszyć HP swojego przeciwnika do zera, podczas gdy twoje jest powyżej zera. Czemu to nie trafia? Siup! Siup! No. Teraz nie, no. Aż kurwa, no. Jak nie ręka, to laser. Spróbuj strzała, ale dziura, tak. No nie, czemu ta ręka się stwierdziła, że poruszy jeszcze? Aż. To jest trudniejsze niż ta gra SpongeBoba, co wczoraj widzieliśmy.
Przez tego rola krzywego, kurwa mojego. Zrobiłem go po skosie zamiast w prawo. Szef udał mi zajebistą radę, jak miałem się przeprowadzać do Wrocka. Mówię mu, że ciężko znaleźć dobre mieszkanie na wynajem, a on mi na to: a nie myślałeś, żeby kupić mieszkanie? To jest to! Tak samo jak zostać, jak zarabiać pasywnie, w ogóle nie robiąc nic. Wystarczy 3 miliony zainwestować w akcje i możesz sobie 20 tysięcy miesięcznie tak o, po prostu mieć, nie? Kurwa, czemu ludzie tego nie robią? Już to jest takie proste. No nie! Zły kąt, kurwa, no i chuj. Teraz nie mam strzały nawet, gdzie jest moja strzała? O. Jesteś bezdomny? Kup se dom, dokładnie, kurwa, to jest takie logiczne. O. No, zrobimy jakiegoś randomowego rola. No nie uciekaj ze mną, kulko. To nie jest kulka nawet. Nie masz pieniędzy, po prostu je miej. No właśnie, i tak te rady brzmią. No przecież... Jak on z lewej do mnie skakuje, ja próbuję ciągle w lewo zrobić rola. A to jest złe. Muszę robić go w górę. Ten laser mnie jeszcze przy okazji nie dymał. Masz depresję, nie bądź smutny, nie. No depresja jest inna rada najlepsza, nie? Weź idź, kurwa, pobiegaj. Mi się zawsze robi lepiej, jak pobiegam. Ała. Zjedz, kurwa, zdrowy posiłek, idź pobiegaj, wyśpij się. Od razu, jak ręką odjął. Uśmiechnij się, co taki smutny, kurwa, jesteś. No nie, znowu mi się rol źle zrobił. No czemu? Jestem już za połową. Czemu ciągle ta ręka, kurwa, funkcjonuje? Chuj. Kurwa. Nie no, polski uśmiech to jest już chyba znany na całym świecie, nie? Polacy się nie uśmiechają nawet jak są szczęśliwi, to jest... I to jest już znany fakt na całym świecie, więc... Wystarczy pisać w Google Polish Smile i będzie masa o tym memów. Albo ogólnie, że Słowianie się, kurwa, nie uśmiechają. Ała! Totus tuus imperatus, kurwa. Dziwko! Mam cię. Jak to się uśmiechać, jak państwo ciebie na hajs? Zawsze jest powód do uśmiechu. A, ja tu dalej idę po prostu. Okej. Okay. Chociaż chcę iść dalej? Bo tam był jeszcze zakręt w prawo, którego ja nie wziąłem, nie? Czy to nie jest endgame? Myślę, że to jest koniec gry już tutaj. A ja jeszcze bossów paru pominąłem. Tu jest GG i well played już. Jeśli dobrze pamiętam. Ja chcę więcej, I want more. Był taki boss, który był... Jak ja tu wszedłem? Który był taką skrzynią ze złotem, kurwa. Gdzie on był? Ja nie pamiętam, jak do niego dojść. Aha, ja stąd wychodzę z samego miejsca. Czy on będzie... Nie. Tak. Czy on będzie dalej dopiero? Nie chciałbym gry przejść. Ale kojarzy mi się, że tu jest koniec już. Czy ja dobrze mówię? Czekajcie, ja sobie zgooglam, kurwa, bo ja nie chcę... Tu jak się grę skończy, to już nie można cofnąć się do innych bossów, chyba.
Titan Souls Bosses. Wam nie pokażę, kurwa. Lista tytanów. A mogę z obrazkami? Kurwa, trzeba kliknąć każdego. No, czemu obrazków, kurwa, nie macie tych bossów? Ma silną wiarę, że zrobi bossa za pierwszym? Nie no, nie zrobię go za pierwszym, na pewno nie. Tylko chodzi o to, że jak już zacznę go bić, to go skończę. Cofniemy się na sam początek. Bo tam pewnie jest coś, co ja muszę iść. Placidusax, tak. Musimy iść się położyć w jednym miejscu. Nazywa się pięściasta ściana morda otwierana. Dokładnie tak. Pięściasta ściana morda otwierana z laserami, nie? Ja kojarzę takiego bossa. Nie czytam po tytanowemu. A no tak, bo ich nazwy są takie pojebane, ja zapomniałem. Żadne kurwa położyć. No przy Placidusaxu się trzeba położyć, nie? Dobra, czyli tak, ja tu sobie przysiadłem po prostu. Gdzie ja mogłem te kurwa bossy ominąć? Tu po bokach raczej nie, co? Stare ruiny i grave ruiny. No nie, tu po bokach jest wielki chuj. Czyli można any percent zrobić, nie robiąc bossów pobocznych po prostu. Ale ja chcę. Pójdziemy w prawo. Nie, w prawo był las, nie? Ja. Może przez las mogę gdzieś jeszcze dojść? Czy bo las... Ja szedłem w tę stronę do lasu, tak? Czy nie? Tak, chyba tędy. A tam jeszcze w prawo coś jest. Czy nie ma? Według Wiki odwinąłeś coś zwane Overlord. Overlord? Nie. Ja, jeśli chodzi o bossy, ominąłem Avarist, Knight Elhanan, Golhevel i... Nieznany Tytan? Trzeba jebnąć w Explore po prostu. Golhevel can be found inside the cave by the cemetery area of the overworld. Nadświat. Czyli gdzieś stąd wejdę w nadświat. Czyli jestem w nadświecie. Overworld to jest po prostu świat, który znajduje się na powierzchni, o. Świat na powierzchni. Ja tu lewą stroną już szedłem i tędy doszedłem właśnie do lodowej krainy, nie? Tam była jakaś ścieżka, którą ja nie poszedłem chyba. Ja się przebiłem przez wodę. Tędy szedłem, nie? I tu szedłem do lodowej krainy. Na dole po prawej? Ale tam nie było nic. Chyba. Z tego co przed chwilą byłem. Jak się wyjść, nie mogę. Przynajmniej można muzyczki posłuchać. Czyli, bo tu był, a ja wszedłem w ogóle tutaj? Czy ja tędy przyjechałem? Ja tędy przyjechałem z początku gry chyba, tak? Czy nie? I don't remember. Tak. Kurwa. Jestem ciekaw, czy szybciej jest sprintować, czy cały czas rolować. Chyba rolowanie jest szybsze. To pójdźmy w to prawo. No i tędy trafiam na rozdroże. Idąc w górę, trafię do lasu po prostu, nie? Tak, więc nie idźmy do lasu. Postaram się iść drogą, którąś po prostu cały czas. Może gdzieś mnie zaprowadzi, kurde. Polipka. Nie no, ja tutaj... Nie, czekaj. Nie wiem, gdzie idę. Mam mindfuck w tym momencie. Bo cofnąć? Jakbym się chciał cofnąć całkowicie na początek gry, to bym musiał iść teoretycznie windą. Ej, to chyba jest tutaj. Tędy jeszcześmy nie szli, I guess. Nie, na pewno nie. Okej, jest cmentarz. Jest cmentarz, dobrze. No dobra, to mamy tutaj bossa na pewno. A czy prawdopodobnie. A drugi gdzie będzie? Czy będzie jeden po drugim? Nie wiem. Może gdzieś tam? Tam zaraz pójdziemy. Dobra, co jest tutaj? Czy tu będzie ten... To złoto, o którym ciągle pamiętam? To nie, to jest jakaś kurwa maska. Ja go nie pamiętam nawet. Co ty robisz, chłopie? Będziesz żygał. A 3, 5, 7? Ta. 9? Nie. Ma telewizor na plecach. Bionic. To jest maska tego. Jak oni się nazywali? Nie. Kurde, nie pamiętam. Oj, przejechał mnie, ale mnie nie zabił. Muszę jakoś wejść mu na plecy. Ała! Muszę mu szybkę z tyłu zbić. Toa. Złota maska. Hello! Au. Próbowałem być przy nim. Za wszelką cenę, żeby od razu być na plecach, jak w pyli. Dobra, rozkminimy jaką szczela po prostu. Jak jest się daleko, to się łatwiej dożyje. Tak to nie, tak to nie.
3, 5, 7. 7. I teraz będzie znowu 3. Kurde. Na trójce najlepiej go wtedy wyobracać, nie? 3, 5, 7, 7. Reset. Złota maska to jest Veldenie, tak. This is true. 3. 5. 7. I to byłoby idealne. Teraz bym sobie za niego zrolował, nie? Tylko, że no, dałem się trafić. Pin Rectangle. Ale pin to od Pindola, tak? Nazwa. A, no ciasno tu jest, kurwa. Ale jakby mi się udało, to bym miał idealny strzał na niego. Że pinwheel, okej. Okay. Nie, to musiałby się kopiować jeszcze. Teraz być ciasno. Kurwa, no nie, też nie. Nie, chciałem od razu do niego iść. Czekaj, on cały czas się w moją stronę obraca, nie? Na pewno muszę jakoś go wyobracać, żeby zaraz po strzale być za nim w którymś momencie. Odbiłem się od niego, kurwa. Chciałem się do niego zrolować. Aż, bo... Po tym ostatnim strzale, agresywny roll do przodu. Przez kuleczki. Tak, wiem, że może... A, właśnie, tak. W sumie racja. Mogę też wystrzelić strzała i próbować ją przyciągnąć, jak on będzie gdzieś w danym miejscu. Zróbmy to tak, niech on sobie tam leży. No, fuck. I teraz bym mógł ją przyciągnąc, nie? Dodałem śmierć czy nie? Nie wiem. Prawda, prawda, ja zapomniałem całkiem o tym. Czekaj, najpierw muszę go szczelić. Jup. Ja wypierdolę ją gdzieś, o, właśnie tam. Kurwa. Ale może najpierw zdożuję. A tak, zanim strzelę. Ja sobie bym musiał strzelić tam, gdzie on był teraz. Bo on tam zaraz wróci. Za wolno leciała. Ona musi szybko lecieć, nie? Ona musi być rozpędzona, żeby go w plecy zabić. Nie może być po prostu tak lekko przyciągnięta. Wróg jak sunie. Spróbujmy. O, tylko trzeba setup zrobić, żeby tam podejść, żeby to ona rzeczywiście tam wylądowała. Może od razu wyjebie. No nie, odbiła się od niego! Kurwa. Tam osę pyknę. Jest problem z tym, że jak idę w jakąś jedną stronę i nagle chcę zmienić kierunek pójścia, to moja postać musi się zatrzymać jakby w powietrzu, w miejscu. Zanim zmieni kierunek. Tam osę wyjebę. Cyk. Okej. Jakbym zaczął szybciej wciągać, to by dało radę może. Wiesz, że możesz unikać tych chul. Kurwa, anonimowy. Zaraz ci coś powiem. Kule, to nie powiem, kto mijał wczoraj. A miałem strzelić, zapomniałem. Byłem zajęty dodżowaniem. Ach, kurwa. Hiltum.
Za wolno. O chuj. No ty chuj. Co mam na czole, co mam na czole? Twoją starą mam. No dobra, nie, zara. Idziemy sobie gdzieś tutaj tym razem, minimalnie bardziej w prawo. O! Weszło. Trochę wyżej, trochę bardziej w prawo. Łatwo. 155 śmierci. Uwielbiam tą animację, jest mega satysfakcjonująca. Ten dźwięk jeszcze, no. Jak trafisz, jest taki umf, nie? Świetne to jest. I czuć satysfakcję, jak zabijesz te bossy w tej grze. Jak w końcu ci się uda. Czekaj, co? Czyżby któryś z cmentarzy, a czy z tych, mi otwierał? Tak coś czuję. Muszę ustrzelić pewnie któryś teges. Na grobek. Pewnie nie. Ale będę nie, no na pewno nie, kurwa. Trzymaj się, wujek. Tam nie było przejścia za nim, nie? Czy było? Ja nie zauważyłem. No nie, ale jest gość, który wygląda trochę jak ten. Jak... No ten z Undertale'a. Mają tu być dwa bossy. Jeden jest pyknięty. Czy któryś z tych nagrobków czymś się wyróżnia? Słyszę tylko wiatr. Sans, jak Sans, o Sans. Mordy Sansa mi to przypominało. O! Hej, zobaczyłem tą dziurkę jakby i stwierdziłem, pójdę tam. No dobra. Czy to będzie kolejny boss? Czy ja przechodzę do innego zona w tym momencie? Sans gra, nie? Mogę iść w górę, albo w prawo, albo znowu w górę. Idę w prawo. Tam jest daleko do góry w ogóle coś. Nie, w prawo nic nie ma. O! Kolejna złamana dusza szuka prawdy. Ja chyba wszedłem do nowego zona. Mniej uciążona niż poprzednia. A tu nie masz... Zapłaciłeś wysoką cenę. Za prawdę. Za te... abominacje, ustrojstwo w twoim... No tam gdzieś trzyma, kurwa, nie patrzyłem. Czy ja mam tędy iść rzeczywiście? Zrób co musisz. O kurwa. Oko. Czyli nowy zpnę. Czło? Łatwo, kolejny boss, odjebany. Zone. Bez śmierci. Czyli to był... To był The Elder, którego właśnie zabiliśmy, tak? I tyle. W tym zone, teoretycznie. I to było... Grave Ruins. Ale wciąż nie pamiętam, jak dojść do... Old Ruins. Jest to starych ruin. Ja biłem tego bossa kiedyś w starych ruinach. Bo pamiętam tą pieprzoną skrzynkę ze złotem. Ale... Jak ja tam doszedłem? Poczekaj, może to stąd w ogóle? Nie wiem. Znaczy ja tu tędy szedłem? Bo tu miał być właśnie jeden boss normalny, którego właśnie zabiliśmy, i jeden, który był nienormalny do końca. A czekaj, może tu gdzieś? Nie, tu na bokach chodziłem, nie? I tu nie bardzo. Jest przejście głębiej dalej. Nie tędy, ewidentnie. To był area cmentarzowy. Więc spróbujemy jeszcze w inne miejsce. Wydaje mi się, że do tego Avarisa, do tej skrzynki, ja dochodziłem jakoś po prostu chodząc po świecie, gdzieś tam po Overworldzie. Na górę i w prawo. Ale sprawdziłeś to gdzieś, czy tak se szczelasz? Na górę i w prawo był... Nie było zbyt wiele, nie? Teoretycznie mieliśmy dwa zony po prawej i jeden po lewej tylko. Wydaje mi się, że jak już to po lewej. Teoretycznie, żeby było symetrycznie, ale czy to jest symetryczne, to jest inna sprawa, nie? Nie musi być symetryczne. I pyk. Dwa odjebane. Stąd musimy wyjść, ewidentnie. Czemu muzyczka nie leci cały czas? Czekaj, pójdźmy dalej tędy po prostu. Bo ja tu, o. Też tu nie byłem, nie? Aha! Proszę!
po prostu tutaj. I tu będą te dwa bossy. No dobra, to pierwszy jest tutaj. Zaraz koło respa. Albo i nie. Czekaj, co? Prawo, lewo, góra. Czy ja tu już coś zajebałem? Nie, no nie zajebałem. Bo miałem zero... To pójdźmy tego drugiego najpierw. Jutro już czwartek? Nie. Jutro i czwartek nic nie planuję. Jutro to ja będę mieszkanie nowe załatwiać. Od samego rana pewnie. Oho! Jest rycerz. Czy coś znalezione? Teoretycznie tak. O kurwa. Będę do mnie strzelać swoją strzałą? Na czym on polega? Ja nie pamiętam. Oj! On ma... Aha! Zakładam, że muszę mu strzelić strzałę. Bo ma przy niej różową wiązkę, nie? Ja nie tędy tu przyszedłem. Tu będzie, kurwa, tak... O, jest ta skrzynka, o której tak mówiłem. Nie, nie ma skrzynki, ale... Nie kibnę w pieniążka. To nie będzie dalej? Czemu? Czy ja muszę najpierw rozjebać tego rycerza, żeby... Inne bossy się pojawiły? Nie pamiętam takiego czegoś. Teoretycznie mieszkanie już znalazłem. Zaraz koło kumpla z pracy. Tylko, że to będzie daleko. To będzie daleko. Bardzo daleko. Ale ładne. I cenowo... Jak się uda, jeśli jest ciągle dostępne, to będzie taniej niż tutaj. Czyli tak, on strzela po pierwsze swoją dużą strzałą, po drugie ma swoją mniejszą strzałę, która strzela szybko. Co on odpierdala z tym skakaniem? No nie! O, za szybki roll. Tylko samego faktu przeprowadzki się najbardziej boję. Żeby spakować się dobrze, żeby to przewieźć dobrze, ja też samochodu nie mam. Więc będzie fun. Będzie fun. A czemu ta jego strzała tu w ogóle jest? Ja nie pamiętam, bo jak ustrzelę mu strzałę to jedno, nie? Ja pewnie muszę coś więcej zrobić. Skupiłem się na tej strzale wielkiej, żeby ją gonić. Jak bardzo daleko? Bardzo daleko. Bardzo daleko. Jakbym chciał iść pieszo do mojej pracy, to by trwało to 2 godziny według Google Mapsa. Ale mam bardzo bliskie połączenie z PKP głównym, do którym się jedzie 15 minut z kolei. Przeprowadzkę, jak się wyprowadzaliśmy, musieliśmy wziąć tira. Nie no stary, ja tutaj... Jak ja połowę rzeczy są wypierdolę po prostu, nie? Przed przeprowadzką. To jest pewne akurat. A, jak mu strzelę w strzałę, to on się robi ludzki na chwilę. I wtedy muszę go ustrzelić. Aż ty kurwo. Więc mi się wydaje, że jeśli chodzi o kursy z moimi itemami, to maksymalnie 2. Maksymalnie 2. A gdybym nie miał komputera i monitorów, to pewnie nawet 1. Bo tak naprawdę przewiezienie monitorów, żeby było bezpiecznie, to będzie problem. Ja mam tutaj 4 monitory. Mam w chuj elektroniki, która... No nie mogę zrobić tak, że coś będzie na nich leżało, nie? I to jest mały problem. A nie mam kartonów. Kartony, jak się przeprowadzałem, to zostały wywiezione do moich starych, do domu. Przenoszenie mogę pomóc tylko gorzej z transportem. Właśnie samo przenoszenie to chillera. Transport najgorzej. To szybki rol, ale dobra. Strzała... A, zapierdala! Ja się skupiam na tej, żeby gonić tą różową strzałę. A on mi upierdala tą zwykłą. Ile kurwa? No właśnie. 15 minut pociągiem, to jest szybciutko. Ja do mojej pracy jestem w stanie dojść z głównego dworca w 10-15 minut. A jakbym już po pierwszym rolu próbował ustrzelić ją? Bo ona w tym momencie jest bardzo wolna. A ile monitorów? No, 4. Ja mam tutaj 3 monitory przy kompie, plus 4 przy PlayStation. 4K. Nie trafiłem.
wciągaj i teraz ustrzelimy je. Daleko ode mnie był, nie naciągnąłem tyle mocno. Nie. Och. A, przejechała mnie. 4K musiałeś mówić, aż mi się smutno zrobiło. A to nie jest drogi monitor, tak naprawdę. To jest zwykły matryca TN 4K 60 FPS-ów. I jama, ja mam wszystkie monitory i jamy. On kosztował jakieś półtora klocka tylko. Jeśli chodzi o monitory, wtedy kosztował półtora klocka. Jeśli chodzi o monitory 4K, to wcale nie jest jakaś super jakość. Aż odbiło się kurwa akurat od... Idź pan w chuj. Masz jeden, bo laptop. A co do laptopa też można podłączyć, nie? Ja w pracy też z laptopa korzystam, ale do niego też mam dwa monitory podłączone. Ja teraz sobie nie wyobrażam wrócić do mniej niż dwóch monitorów. Dwa to byłoby ok, ale mniej niż dwa... Nie, nie ma opcji. Nie wróciłbym do mniej niż dwóch monitorów. Wciągaj i... Kurwa! Strzelaj jeszcze raz. Wciągaj i strzelaj. Pyk. Ani jednej zwykłej strzały nie zdążył wystrzelić. Speedrun. Tylko, że nie. Jaki piękny trupek z niego został. Piękny jest. Nie no, jeden dodatkowy monitor to jest zawsze dla mnie must have, nie? Bez tego to nie mógłbym funkcjonować. Nic więcej w tle nie leci, ale mogłoby, nie? Ale mogłoby. Czy teraz tu mi się pojawi ta skrzynka, jak zabiłem już skurwysynka? Nie. O! Aha. Kurwa. Czekaj, co? To jest osobny zoo, a tu jest dopiero boss. Dobra, kurwa. Czy ja musiałem kliknąć tego? Tu jest skrzynka. Mimik pieprzony. Na czym on polegał? No muszę mu do mordy strzelić ewidentnie, nie? O Jezu, no zacząłem się na hajsie. Nie mogłem przejść przez pieniądze. Ale muza w tej grze jest cudowna. W tym lawowym zonie był najlepszy riffy, kurde. On chyba przed tym wystrzałem mogę mu strzelić, nie? O, to jest śmierć. Jak żyga monetkami na początek, to niet. Jak skacze na mnie... Teoretycznie wystawia język, ale czy miałbym czas? Pewnie nie. Ale jak strzela jednym strzałem... Właśnie tym. Jego język nie jest różowy teoretycznie, jest czerwony. Ale zakładam, żeby działało. Tu spokojnie fleci, jak jakieś na skrzyni gitara wjeżdża. Żebyś czuł po prostu ten... presję na bossie, nie? Żebyś czuł, że to jest kurwa boss. Ja nie lubię na przykład Final Fantasy gier, ale Final Fantasy ma fajne soundtracki właśnie, takie z gitarą. Mimo, że to jest gra fantasy, to jest tam... Raz, dwa, trzy. Dwa skoki robi. Przed strzałem. I myślałem, że będą trzy skoki. Chciałem do trzech liczyć. Aż jestem ciekaw, jak wygląda speedrun takiej gry. W ile sekund są wszystkie bossy zabijane? Ile to trwa? Bo to jest pewnie tak zoptymalizowane, żeby w idealnym miejscu właśnie specjalnie zrobić dorze i tak dalej, żeby wszystko było po prostu w 5 sekund robione. Raz, dwa. Pyk! Dwa skoki strzał. Do odjebania. Wygląda szybko, na pewno, na bank.
Dlatego mówiłem, że jak ktoś sobie nie chce, chce w to zagrać i nie chce sobie psuć gameplayu, to ja polecam nie patrzeć. Nie patrzeć na speedrunnerów, tylko po pierwsze samemu ogarnąć taktykę na bossa, a po drugie ją samemu wyegzekwować na swój własny sposób, nie? Nie jakiś super optymalny. Bo to są dość proste i logiczne bossy w większości przypadków, nie? Większość zależy od tego, jak paluchami to wymanewrujesz. Czyli tu bossa nie będzie. Dwa zabiliśmy, teraz możemy iść na endgame. Azjaci się znają na muzyce w gierkach, to nie jest gra azjatycka. Chyba, że chodzi ci o ten, o Finala. Finala to tak, to prawda, no. Final to jak najbardziej. Pamiętam, jak właśnie grałem... jedyny Final, jakiego ja grałem rzeczywiście, to był Final 14. Jak się ludzie wszyscy z WoWa wypalili, była taka duża fala graczy, która po prostu zaczęła szukać innego MMO. No i wiele osób, nie powiem, że większość, wiele osób padło... Ich wybór padł na Finala 14. Ja wtedy też Finala 14 próbowałem jako MMO. I wtedy właśnie liznąłem te soundtracki. Świetne były niektóre, naprawdę. Dobra, jesteśmy z powrotem na początku. Więc idziemy na północ do tych drzwi, które już mijaliśmy.